Cześć, jestem Michał. Na pewno słyszeliście nieraz z różnych źródeł, że klimat się zmienia. Może nawet dobiegły was alarmujące informacje dotyczące katastrofy klimatycznej, a może wręcz odwrotnie, doszły was słuchy, że to wszystko ściema i wymysły jako świrów. Dzisiaj spróbujemy oddzielić fakty od szkodliwych mitów. Dlatego porozmawiamy o tym, czym jest klimat, czy faktycznie się zmienia i czy powinniśmy się tego obawiać. Zaprosiliśmy dziś do rozmowy dwóch wybitnych ekspertów. W studio jest z nami pan profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, doktor habilitowany Stanisław Czacharowski. Witam serdecznie. Dzień dobry. Online połączymy się natomiast z inżynierem Bartoszem Marcolem, gdzie jest już obecny nasz kolega Szymon. Witamy. Cześć. Ze Dzień dobry. Zapraszamy na program SOS dla Planety. Zostańcie z nami. Tymczasem zapraszamy do wysłuchania Wypowiedzi młodzieży, którą pytaliśmy, m.in. o to, czym jest klimat, czyli dlaczego powinniśmy obawiać się zmian klimatycznych. Zresztą sami posłuchajcie. Czym jest klimat? Klimat, klimat to jest coś złożone z wielu czynników, na przykład przyrody, środowiska, powietrza. Klimat jest to coś stałego, to nie jest zmienne, tak jak pogoda, jest to Zmienne, które są na tyle mało zmienne, że można je określić, i są różne na całym świecie. Jakie są skutki zmian klimatu? Pożary, powodzie, podwyższona temperatura, szczególnie w tych krajach, w których już jest bardzo ciepło, no to jeszcze bardziej. Lasy płoną, temperatura się na, na świecie podwyższa. Woda w oceanach, morzach też tak samo. Panują susze i pożary. Ze względu na wzrost temperatury ludzie przenoszą się do chłodniejszych miejsc. Czy powinniśmy się obawiać zmian klimatycznych? Dlaczego? Trzeba szczególnie uświadamiać ludzi, którzy uważają, że to jest nic strasznego i że nie ma się czego obawiać. A powinniśmy się obawiać tego, bo nasze życie w, na przestrzeni paru dziesięciu przyszłych lat może być bardzo ściśle uzależnione. Właśnie od zmian klimatycznych. Czy można powstrzymać zmiany klimatu? Według mnie są nieodwracalne, ale na pewno da się je w jakiś sposób przyhamować, przystopować, żeby nie, nie, nie szło to w gorszą stronę. Wydaje mi się, że ten proces jest trudny i prawie nieodwracalny, ale możemy działać i, i uważam, że jesteśmy w stanie wprowadzić małe zmiany, które w gruncie rzeczy będą miały znaczenie. Czy w Polsce odczuwalne są zmiany klimatu? Są i przede wszystkim te zmiany są odczuwane, mam wrażenie, głównie w bilansie wodnym, w bilansie opadów. To największa zmiana, którą możemy dostrzec w Polsce, to to, że Przede wszystkim mamy suszę, i to mamy suszę praktycznie w trybie ciągłym, od kiedy śnieg stopnieje. A z kolei, gdy się pojawiają deszcze, to są to deszcze ulewne, które powodują z kolei powodzie, bo ziemia nie jest przyzwyczajona do yy, po prostu wchłaniania takiej ilości wody naraz. Panie profesorze, dziękujemy, że zechciał się pan z nami spotkać. Ostatnio często w wiadomościach spotykamy się z różnego rodzaju informacjami dotyczącymi klimatu. Jak wynika z sondażu, młodym ludziom nie jest łatwo zdefiniować pojęcie klimatu. Czy mógłby pan wyjaśnić, czym jest klimat? Bardzo prosto. Trzeba zwrócić uwagę tylko na pojęcie czy słowo statystyczny klimat to staty statystyczny stan atmosfery, a więc wiatr, nasłonecznienie, zachmurzenie, opady w danym regionie i e, również charakterystyczne Typy pogody w ciągu całego roku, czyli statystycznie w regionie i w ciągu całego roku. Nie w jednej chwili, ale w ciągu całego roku. Mhm. To może przy okazji wyjaśnimy też pojęcie pogody, jak to odróżniać? Wydaje się, że jest to samo, tylko że pogoda to chwilowy stan atmosfery, a więc ten sama, ta sama temperatura, wiatry, opady w danym miejscu. I w jednej chwili, a więc jednego dnia, możemy mówić o pogodzie na przykład 12 lipca, 15 sierpnia, etc., a o klimacie będziemy mówili na przykład o strefie klimatu umiarkowanego, tu, tu gdzie się znajdujemy, wiedząc, że dotyczy to nie tylko pogody jednego dnia, ale pewnego charakterystycznego ciągu zmian atmosfery, typu zimą będzie zimniej, wiosną cieplej, możemy się spodziewać, kiedy występują najczęstsze opady i na ogół klimat się nie zmienia czy zakładaliśmy, że się nie zmienia, więc możliwe jest traktowanie tych e, parametrów w dłuższej pers perspektywie czasowej. Jak wiemy w przestrzeni publicznej krąży wiele fake newsów dotyczących zmian klimatu. Słyszałem na przykład, że występujące przymrozki dowodzą, że globalne ocieplenie się skończyło. Przymrozki odnoszą się do stanu atmosfery, czyli pogody. E, klimat to statystyczne e, warunki atmosferyczne, a więc nie jednorazowo tak jak nie formułujemy Różnych uogólnień na podstawie anegdotycznych wydarzeń. Owszem, nawet wtedy, kiedy nam się klimat ociepla, przymrozki również się zdarzają. Można byłoby to porównać do sytuacji z gotującą się wodą w garnku. Co się stanie, jeśli podkręcimy kurek? Będzie to samo, tylko znacznie bardziej intensywnie, a więc przymrozki będą występowały tyle, że rzadziej, przynajmniej w naszej strefie klimatycznej, i będą mniejsze. Wiele osób bardzo często używa argumentu dotyczącego zmian klimatu w zamieszłych czasach naszej planety cywilizacji, które rzekomo były cieplejsze niż dziś. Czy to znaczy, że zmiany klimatyczne są wynikiem naturalnych procesów, że są naturalne i normalne? Tak, na pewno zmiany są naturalne. Klimat kształtował się, kiedy człowieka jeszcze nie było. Jeśli uznamy, że człowiek jest częścią biosfery, to nawet to, co człowiek robi, moglibyśmy uznać za naturalne. Ale ja rozumiem, że bardziej tu chodzi o przyczynę ludzką, te zmiany antropogeniczne. Tak wpływaliśmy i w historii, w przeszłości. W tej chwili również wpływamy na klimat i zmiany są widoczne. Widoczne jest również to, że jest nas 8 miliardów, a zatem siła wpływu człowieka na klimat jest większa niż w przeszłości. Bywało cieplej, bywało chłodniej, ale przez to, że jest nas dużo i praktycznie zajmujemy każdy skrawek ziemi, to przy zmianach klimatu nie mamy gdzie się przenieść. Moi znajomi powtarzają, że ludzie są zbyt mało znaczący, by wpłynąć na klimat planety. Czy to prawda? Nie, nieprawda. Jest nas 8 miliardów, i swoim wykorzystywaniem na przykład energii kopalnej doprowadziliśmy do ogromnej, ogromnych zmian: czyli liczy się czas, intensywność działalności człowieka i nasza liczba. Gdyby nas było powiedzmy 10 milionów na Ziemi, zupełnie inne byłoby oddziaływanie. Zmieniliśmy, zmieniamy. I musimy się z tym pogodzić. Nie da się zepchnąć odpowiedzialności na kogoś innego, że owszem, również procesy naturalne wpływają na klimat, ale w naszym interesie jest nie doprowadzić do zmian, bo przede wszystkim to my w największym stopniu odczujemy negatywne skutki. Mhm. Czy zachowanie pojedynczych jednostek ma wpływ, może mieć wpływ na zmienianie się klimatu? Będzie miało w dwóch wymiarach. Owszem, jest nas 8 miliardów i jedna 8 miliardowa to wydaje się niewiele, ale bywa tak, że swoją postawą możemy skłonić jeszcze innych do e, zmian. A zatem e, każdy ma wpływ, owszem, on jest niewielki. Jeśli będziemy się mobilizowali, e, to ten wpływ będzie widoczny. Poza tym nie mamy innej e, alternatywy, nie mamy póki co planety. E, B, ziemia w zapasie, gdzie moglibyśmy się przenieść, a wszystkie kontynenty zdatne do zamieszkania już w tej chwili są zajęte przez innych ludzi. Czyli albo do nas przyjdą migranci, albo my, jako migranci, będziemy gdzieś szli z wszystkimi tego społecznymi i gospodarczymi konsekwencjami. Z różnych stron świata docierają do nas informacje o pożarach lasów, wcześniej w Australii, teraz w Kanadzie. Czy te zdarzenia można uznać za następstwa zmian klimatu? Jakie zjawiska pogodowe są dowodem na zmianę klimatu? Zachodzą takie same zjawiska pogodowe, tyle że bardziej intensywnie. Jest więcej na przykład tajfunów, one są bardziej silne. Może być więcej intensywnych opadów, czyli krótkotrwałe ulewy. Pożary są jednym z tego przykładów, gdzie przy wyższej temperaturze, przy wysuszeniu roślinności łatwiej o samozapłon, czy nawet przez głupotę człowieka. My również zbliżamy się do tego stanu przy lasach sosnowych, przy większej suszy glebowej. Coraz częściej będzie i coraz więcej pożarów, na co z czego będą wynikały albo większe straty, albo musimy więcej energii włożyć w gaszenie tych pożarów. To, co na pewno jest widoczne, i również w Polsce, to nie tylko gdzieś daleko, to Krótszy sezon zalegania pokrywy śnieżnej zimą, bo jest cieplej, on się pojawi, ten śnieg, chociaż za niedługo może już go wcale nie być, ale krócej zalega. Jeśli śnieg krócej zalega, nie ma retencji zimowej wody. Ta woda, która spadnie w styczniu, w grudniu, nawet w listopadzie, ona odpłynie do Bałtyku, nic nie zostaje na wiosnę i mamy paradoksalnie, mamy susze wiosenne w, w Polsce, co przekłada się na ogromne straty w rolnictwie. Odczuwamy to fi finansowo, zdrowotnie pewnie e, również. Czyli nawet w Polsce e, w klimacie umiarkowanym te zmiany już są wi widoczne i odczuwalne dla nas boleśnie przede wszystkim gospodarczo. Mhm. Czy są jakieś sposoby e, zapobiegania tym suszom? Wszystkie e, zmiany, które miałyby cofnąć e, ilość dwutlenku węgla w atmosferze, przyniosą dobre rezultaty, ale dopiero za jakiś czas. W tej chwili. E, oprócz zatrzymywania e, e, zmian klimatu możemy przygotować się na zmiany, które nastąpią. Skoro nie mamy zimowej retencji wody w postaci śniegu, musimy pomyśleć o małej retencji w każdym miejscu e, i przez cały rok. To chociażby więcej trawników, więcej terenów zielonych, to inny sposób uprawiania roli, żeby więcej próchnicy było w glebie, to możemy zrobić również w miastach e, u siebie, jak najwięcej wody zatrzymać. To są inne działania niż naszych dziadków, dlatego że znaleźliśmy się w zupełnie innej sytuacji. Mm -hmm. Czy suszą w danych gminach można na przykład zapobiec poprzez tworzenie zbiorników retencyjnych? Można, można zmienić sposób gospodarowania. Na przykład, wody polskie w dalszym ciągu meliorują i prostują rzeki. Na przykład, w mojej rzece łynie co roku wycinana jest roślinność z rzeki. Sensu tego zabiegu nie widzę. Gdyby rzeka była żeglowna, to jeszcze rozumiem, ale tak to obniża się nieco poziom wody, woda szybciej odpływa do Bałtyku. Czyli możemy wprowadzać małą retencję w ogromnej skali, tworzenie takich zbiorników jak naj, najbardziej. To no wszystko to, co. Może zatrzymać wodę. Na przykład zwiększenie próchnicy w glebie. Tego być może gołym okiem nie widać, ile tej próchnicy jest, ale działa jak gąbka. Szybko do tego nie doprowadzimy. To nie jest tak, że można przyjść na pole, wysypać próchnicę, ale powolnymi procesami jesteśmy w stanie do tego doprowadzić i jest to dla nas koniecznością. Wszystkie te fakty brzmią bardzo niepokojąco. Wydaje się, że katastrofy i poczucie zagrożenia z nimi związane wpiszą się na stałe do naszego życia. Ale skoro we wcześniejszych okresach w dziejach Ziemi następowały zmiany klimatu, to czy naprawdę powinniśmy się obawiać zmian klimatycznych? Jak najbardziej, bo wpływają na naszą gospodarkę i na nasze samopoczucie. Gdyby ludzi było znacznie mniej, powiedzmy kilka milionów, to jeśli w takich regionach jak Pakistan pojawiają się obszary, gdzie temperatura w ciągu kilku dni przekracza 50 stopni Celsjusza. Człowiek nie jest w stanie tam żyć, nie są w stanie tam żyć zwierzęta. Mógłby się przenieść gdzie indziej, ale nie mamy gdzie się przenieść. Już ktoś e, e, mieszka. Czyli te zmiany będą e, nas mocno i społecznie e, dotyczyły, jeśli chodzi o produkcję żywności, e, o zjawiska e, społeczne. Zatem Lepiej jest zapobiegać niż potem reagować na tak olbrzymie zmiany. Nasi rówieśnicy często obserwują otaczającą ich rzeczywistość i mają poczucie, że już nic nie można z tym zrobić, że zmiana klimatu i wszelkie następstwa są nieodwracalne. Czy to prawda? W części te zmiany są nieodwracalne w krótkim terminie, ale możemy łagodzić. Musimy zatrzymać te negatywne zmiany i, i przygotować się do tych. Niekomfortowych warunków, które przez kilka dziesięcioleci albo jeszcze dłużej będą występowały. Czyli inwestować czas i energię w zapobieganie zmianom i adaptację do tych zmian, które niestety już przyszły i będą się pojawiały. A w jaki sposób można przygotować się na te nadchodzące zmiany? Chociażby wiedząc, że nie mamy zimowej retencji wody, magazynować, zwiększać ilość próchnicy w glebie, zmienić styl życia na mniej wykorzystujący paliwa kopalne. To możemy odejść od energii z węgla, z ropy w kierunku energii odnawialnej. To praktycznie może zrobić każdy. Nie my oczywiście decydujemy o polityce państwa, ale prze, przez codzienne wybory w sklepie mogę wybierać taki albo inny towar. Czyli tutaj wiedza... I świadome decydowanie wspieram takie, a nie inne działanie, ma swoje znaczenie, czyli rozumieć, co się dzieje wokół, jak moje działania na przykład będą wpływały przy zakupie takiego czy nie innego towaru na tak zwany ślad węglowy, czy ślad wodny, to, co jemy, czy zużywamy więcej wody, czy paliw kopalnych, czy też mniej. Zatem każdy może zrobić niewiele, idąc do sklepu, podejmując codziennie. Małe i duże wybory. Dziękujemy bardzo za rzetelne wyjaśnienie tak wielu istotnych kwestii. A teraz oddaję głos Szymonowi. Jest Pan na co dzień menedżerem do spraw zrównoważonego rozwoju. I można byłoby stwierdzić, że jest Pan specjalistą odnośnie zrównoważonego budownictwa. Zgadza się, i walczę o to, aby budynki były jak najbardziej zielone. Czy w związku ze zmianami klimatu, i odczuwalnym przez nas globalnym ociepleniem jesteśmy w stanie jakoś e, przeciwdziałać e, upałom, y -y. takim silnym upałom. Co, co, co jesteśmy w stanie zrobić, żeby czuć się lepiej? Y -y. Generalnie my na już takie fale opałów niewiele możemy zrobić, powinniśmy się skupić na sobie i zadbać o własny, własny komfort termiczny, też dbać o osoby z tych, z, tych, z tych grup bardziej narażonych, typu dzieci, starsze osoby, osoby chore. Natomiast to, co możemy zrobić, to po pierwsze zadbać o odpowiednie nawodnienie. To jest najważniejsze, woda, woda, woda. Bo naj, najskuteczniejszym sposobem odprowadzenia ciepła z naszego ciała, jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji stresowej, że się przegrzewamy, jest wykorzystanie potu. Nasz pot, odparowując, pobiera ciepło, tak zwane ciepło parowania z naszej skóry, schładzając ją. To przy okazji zadam Ci pytanie. Jak myślisz, czy latem lepiej jest pić ciepłe napoje czy chłodne? Tak, analogicznie. Pewnie często słyszeliśmy, że lepiej jeść lody właśnie zimą niż latem. To jest zdrowsze, dlatego wydaje mi się, że powinniśmy pić latem napoje ciepłe. Zgadza się, dokładnie tak. Jest to związane z tym że jakby pijąc chłodne napoje obniżamy trochę temperaturę naszego, naszego ciała i trochę zaburzamy te mechanizmy termoregulacyjne. Natomiast jeśli, jeśli pijemy ciepłe napoje, to wtedy, wtedy podgrzewamy trochę, podbijamy trochę temperaturę naszego ciała i stymulujemy właśnie wytwarzanie, wysłanie potu. Potliwość idzie, idzie do przodu. Jedyne wtedy, co musimy zrobić, to zadbać tylko, żeby ten pot mógł odparować, właśnie, żeby nas efektywnie schłodzić. Jeszcze jedną, inną, inną strategią jest, jest na przykład schronienie się, czy wyjście do kina, do teatru, do galerii handlowej, do miejsc, gdzie, gdzie, gdzie jest po prostu klimatyzacja i okresowo na dwie, trzy godziny może się schłodzić. To też bardzo pomaga, żeby, żeby sobie trochę dać odpocząć. Czyli jednak ta technologia tutaj, klimatyzacja w mniejszym stopniu, ale pomaga. Tak, jak najbardziej. Tylko z klimatyzacją też nie, nie należy prze, przesadzać. Taką dobrą praktyką przyjmuje się, że jeśli wykorzystujemy klimatyzację, to temperatura, którą nastawiamy, nie powinna być y, y, niższa niż 5 stopni w stosunku do temperatury zewnętrznej. Czyli jeśli na zewnątrz mamy 35 stopni, to w pomieszczeniu nie powinniśmy pomieszczenia, pomieszczenie powinniśmy schładzać do e, 30, minimum 28. To, to trzeba to zapamiętać. Na tle Europy mamy jedne z najmniejszych odnawialnych zasobów wody pitnej mhm. na mieszkańca per capita. Mhm. I oszczędzanie wody to temat, który wydaje się być coraz bardziej, jakby pilniejszy. I czy mógłbym poprosić pana inżyniera o komentarz w tej sprawie? Mhm. Tak, masz rację. Generalnie w przyszłości będziemy borykać się nie, nie, nie tylko z niższą dostępnością wody pitnej, ale też również z jej niższą jakością. Więc powinniśmy za, zakładać, że ona będzie po prostu droższa. I to, do czego Was zachęcam, to właśnie rozeznanie, rozpoznanie, poszukanie jakichś takich zabiegów, środków, które pozwolą nam Wam tej, tej wody zużywać mniej. To jest taki efekt właśnie częściowo mitygujący zmiany klimatu, ale też częściowo adaptujący, tak? Więc trochę pieczecie dwie ognie na jednym, dwie pieczenie na jednym ogniu, właśnie naucząc się oszczędzać, oszczędzać wodę. No i teraz jak to możemy zrobić? Podzielę się z Wami kilkoma strategiami, natomiast pierwsze, co, co chciałbym zrobić, to przedstawić Wam to urządzenie, które przynieśliśmy tutaj do studnia. Jak myślisz, co, co to jest? Tutaj jest wodomierz. Dokładnie tak. Jest to urządzenie pomiarowe, które, które liczy po prostu, ile wody przepływa sobie tutaj w tej rurce. Każdy z Was ma przynajmniej dwa, zazwyczaj dwa w domu: jeden dedykowany zimnej, drugi ciepłej wodzie. I dlaczego on jest bardzo ważny? Ponieważ jeśli chcecie coś usprawnić, to musicie być w stanie to pomierzyć. Generalnie, jeśli, jeśli nie jesteście w stanie czegoś pomierzyć, to nie jesteście w stanie tego usprawnić. Więc pierwsza rzecz, którą robicie, to schodzicie do piwnicy albo szukacie w łazience za szafką, gdzie ten wodomierz jest, i spisujecie jego, jego wartość. I następnie wdrażacie jakieś zmiany, jakieś zmiany w zachowaniu, jakieś środki oszczędności wody i sprawdzacie później, czy rzeczywiście to wasze zużycie, na przykład w przeciągu tygodnia, się zmniejszyło. Tak? Generalnie tam jest dużo rzeczy, które na to wpływają, bo może jest więcej domowników oraz mniej. Generalnie im większy okres uśredniania, tym większa dokładność, tym, tym lepiej jesteście w stanie to zrobić. Więc pierwsze co, znajdźcie gdzie ten wodomierz jest, i później zacznijcie tą wodę, tą wodę oszczędzać. I teraz w jaki sposób możecie to zrobić? Czy wiesz, które, w którym miejscu w domach to zużycie wody jest największe? Y Zużycie wody. Mhm. Mamy w domu różne odbiorniki wody, tak? Zlew, umywalka, pralka, zmywarka. Jak myślisz, gdzie, gdzie to zużycie wody jest najważniejsze? Właśnie najbliższe? albo w kuchni, albo w łazienkach. Mhm. A gdybyś miał wskazać konkretne urządzenie? Konkretne urządzenie pralka. Pralka. Ok, bardzo blisko. Pralka jest na drugim miejscu. Pralka na drugim? Miejscu. Tak. Generalnie naj, najwięcej wody w, w, w mieszkaniach e, zużywa toaleta. I tutaj generalnie w podejście takim inżynierskim najbardziej też nam zależy, żeby na początku zająć się tymi, e, tymi rzeczami o największej magni, magnitudzie, tak? o największym wpływie. Czyli jeśli chcemy zużyć, e, zmniejszyć zużycie energii albo wody, najpierw patrzymy tam, gdzie jej płynie najwięcej. Więc mamy tą toaletę. E, I tutaj z, z, pozwoliłem sobie też przynieść taki e, słoiczek z jakąś cieczą. Chciałbyś zgadnąć, co, co tam jest w środku? Mogę spróbować. No, wygląda mi to na mieszankę wody z morzem mydłem? Dokładnie tak. Dokładnie tak. To jest tak zwana szara woda. Szara woda nie ma pojęcia to pojęcie nie jest definiowane w naszym prawodawstwie. Niestety woda, która jest raz zużyta, jest nazywana ściekiem. I tu trzeba bardzo ostrożnie do tego podchodzić, bo ściek jakby jest, jest, no trzeba się z nim obchodzić bardzo, bardzo, bardzo bezpiecznie. Natomiast sposób, w jaki, w jaki możecie zaoszczędzić bardzo dużo wody, bo generalnie w toalecie zużywamy około 30%. Jedna trzecia zużycia wody w, 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 danym, w danym mieszkaniu zazwyczaj to jest właśnie toaleta. I takim sprytnym sposobem jest właśnie wykorzystanie szarej wody. Szara woda to jest już woda w pewien sposób zużyta. Tak? Ona, jest, ona posiada jakieś zanieczyszczenia, natomiast ona ma niższą klasę. Natomiast generalnie do spuszczenia toalety, ona się daje. bardzo dobrze nadaje. Również deszczówka, jeśli macie jakieś zbiorniki na deszczówkę, możecie zbierać deszczówkę. No deszczówką też śmiało możecie tą toaletę spłukiwać. To jest bardzo łatwe, jeśli macie taką spłuczkę na, na miejsce klozetowej. to jest taki zbiornik z taką, z taką pokrywą, tą pokrywę można łatwo zdjąć i tą wodę tam. Wlewać, tak? wlewać i po prostu nie uspuszczać. Jeśli zakręcicie sobie ten zaworek do, do toalety, to generalnie aż do 30% możecie tą wodę, tą wodę zredukować. No, to jest trochę paradoks, tak? bo, bo toaletę spukujemy wodą o jakości zdatnej do picia, tak? więc, więc generalnie to jest nie do końca zrównoważone. Też ślad węglowy takiej wody jest odpowiednio wysoki, więc, więc jest to bardzo dobra, dobra synergia. No dobrze, ale skąd tą szarą wodę wziąć, jak myślisz? wydaje mi się, że na przykład tym my jemy naczynia, mhm. tam rzeczywiście podobna mikstura się znajduje w zlewie, mhm. bądź tak jak pan mówił woda deszczowa, mhm. czy nie wiem. Bardzo dobrze. Na przykład, myjąc owoce, możecie podłożyć miskę taką większą, umyć owoce i tą wodę, która zostanie, wykorzystać jako szarą wodę do spłukiwania toalety. Natomiast generalnie najlepiej działa wanna. Jeśli bierzesz, bierzecie prysznic w wannie i zakręcacie otwór, wykorzystujecie wannę jako zbiornik wody szarej, i później możecie w ciągu dnia ją zużywać wtedy, kiedy, kiedy potrzebujecie spuścić toaletę. Natomiast Uwaga, to jest bardzo ważne. Szara woda się, starzejąc się, staje się jeszcze coraz bardziej niebezpieczna. Więc musicie zadbać o to, żeby ta woda nie była starsza niż 24 godziny. Czyli następnego dnia, jak bierzecie prysznic, spuszczacie to, co zostało z, z tej wanny i zbieracie, zbieracie nową szarą wodę. A co się stanie po upływie 24 godzin z tą wodą? Generalnie tam namnażają się bakterie, bo na przykład myjąc się zmywamy z siebie naskórek, którymi te bakterie się, się żywią i generalnie ona do, do, na potrzeby wody do spłukiwania toalety tam mogą być, to są akurat tak zwane jednostki tworzące kolonie, tam może być ich 250, to, są, to jest taka forma miary jakości wody właśnie pod względem mikrobiologicznym. I pewny, pewien poziom tych mikroorganizmów jest tam dopuszczalny, natomiast jeśli pozwolimy jej się zestarzeć, to wtedy te, te poziomy mogą być, mogą być znacznie, znacznie większe. Taką szarą wodą też można umyć samochód, można... Można też, jeśli macie na przykład pralkę z takim wrzutem od góry, to też można ją, to pierwsze pranie, trochę, trochę zalać tą, tą szarą wodą. Tak? Tam jest detergent, to pranie się i tak wypierze, ale zaoszczędzicie trochę, trochę, trochę wody. Jeśli nie zauważycie różnicy w jakości prania, nie powinniście, bo później ona się płucze normalnie świeżą wodą, to powinniście też być w stanie dużo tej wody zaoszczędzić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy ogromnie, że znaleźli panowie czas na rozmowę o tak ważnym dla nas zagadnieniu. Mamy nadzieję, że ludzi działających na rzecz klimatu będzie coraz więcej. W końcu nie mamy planety B. Liczy się czas i nasze zaangażowanie. Pamiętajcie, że nikt nie jest za mały, by ratować świat. Do zobaczenia.